What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. Dzień dobry, moi drodzy. Jest już co prawda godzina... Nie wiem nawet, z którego patrzę na zły czas. 16.30, ja dopiero pokończyłam wszystkie prezentacje. Radosław mój biedny ze mną jeździł. Jedzie do pracy. I jeszcze teraz dopiero jadę do domu szybko się ogarnąć. Tak naprawdę tak, wyjdę ubrana, tylko się szybko odświeżę. I jadę na moje Christmas party. Dziewczyny na mnie już tak będą czekały pod domem, żeby mnie odebrać. Bo oczywiście mamy jednego kierowcę, żeby reszta mogła sobie pokosztować różnych smaczności. Także tak, ale na szybko, ale wymęczona jestem, ty pewnie też, co? O tak, nie głowa łupie, tylko że jest, tak jak mówię, 17, a ja tak naprawdę nic nie jadam, bo nigdy nic nie jem na prezentacjach, nie chcę, a poza tym, wiecie, też aparat mam. A tutaj w Anglii jeszcze jest inaczej, bo na przykład w Polsce ludzie kupują przedstawiciele jedzenia, jak jadą do gotowania, a tutaj z kolei nam odradzają, proszą, żebyśmy my poprosili tych, co chcą zobaczyć Thermomixa, jak działa, żeby kupili jedzenie ze względu właśnie na to, jak łatwo tutaj robić klejmy o insurance, klejmy o jakie, wiecie, od jakiegokolwiek odszkodowania, że na przykład ja coś przyniosłam, a ktoś coś zjadł, ugotował i się zatruł. I żeby później nie... Żeby nie brać odpowiedzialności, żeby oni po prostu o odszkodowanie nie występowali. Także tak to tutaj właśnie wygląda, dlatego nigdy nie jem. Chociaż nie, czasami tam zjem coś. Także tak, jadę szybko, na szybko, szybko. Cały czas mróz u nas jest. Jeden stop. Jeden tylko ci pokazuje tutaj? Mhm. Ale cały czas wszystko, ten cały śnieg, co spadł na początku, jest wszystko zamarznięte. Drogi są w lodzie, znaczy drogi, chodniki są zalodowaciałe, nie? Mhm. Cały czas białe. Cały czas biało, to jest takie dziwne, a to przecież popadało tylko północy. No i wystarczyło, Anglia sparaliżowana przecież. No, szkoły pozamykane, gdzie niegdzie. U nas nie było tyle śniegu, żebym nie mogła się dostać do pracy. Dzięki Bogu, także mogłam sobie na spokojnie pojechać do pracy bez żadnego problemu. Jeszcze pół godziny i dojedziemy. Potem jeszcze 45 minut do godziny i jadę do pracy. Spok. Co ma wisieć, nie wiem. A co wisi? Śnieg. No ja właśnie już pokazuję 53, ja powiedziałam, że będę za 10 przed domem. No nic nie poradzę. No ja wiem, że nic, no przecież ja Ciebie nie blamuję za to, że jest taki trafik. Poniedziałek już ma być 15 stopni na pójście. Już poniedziałek ten? Wiecie, no właśnie jakie ma być załamanie pogody, czy no nie wiem jak to nazwać, 15 stopni ma być. I deszcz. Ja wolę jak jest zimno, no, nie ma deszczu, ja nienawidzę deszczu, bo tak cały czas możemy wyjść, pochodzić, wiesz o co chodzi, a jak pada, no jak trzeba to też się wyjdzie, ale... Wolę jak jest właśnie tak zimno, crispy tak na dworze, nie? Muszę jakby biały święta by było. Muszę jakby było biały święta. Zwłaszcza jeszcze 3 dni do pracy oprócz dzisiaj i 2 tygodnie prawie wolnego. No ja nie mam wolnego. Ale ja też mam dużo, dużo sobie nabrałam, tak wiesz, dużo mam przeplatanych dni wolnego. No to masz zupełnie inny system. Kabelków dużo tutaj masz. Ja mam zupełnie, zupełnie inny system. Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy. Nie wiesz? W korku jesteśmy. Gdzieś jesteśmy z drugiej strony, gdzie ja pracowałam chyba w tej firmie. Ej, albo tutaj jesteśmy, gdzie ja auto kupowałam? Dla mnie? Gdzie kupowaliśmy auto gdzieś? Nie. Nie? To tak właśnie tak samo wygląda. Podobnie przynajmniej. Użyłam wczoraj te odżywki, pokazywałam wam tą odżywkę Virtu. Ja ogólnie mam połysk włosów, bo moje włosy zawsze się błyszczą. Oczywiście bardziej to widać jak są proste niż jak są kręcone. Ale fajne są takie mięsiste. Któraś z Was mi napisała właśnie, że od jakiegoś czasu używa tej pielęgnacji do włosów Virtu i że jest bardzo zadowolona. I powiem Wam, że fajne. Tak się zastanawiałam, czy użyć, czy nie użyć, ale użyłam. Takie mięsiste są jakieś, takie inne zupełnie. Jak nie moje włosy. Ja ogólnie mam grube włosy, nie? Mhm. Ale te są takie jeszcze takie inne. Gdzie? Twoje też, nie? Też mięsiste, też... Spiczaste bardzo. Spiczaste? Prawda? Grypa idzie mi przed na to. Na święto. Grypa idzie na święto? Kolejna, no. Nie. Boże, mi się nie chce! To nie jedź. O, nie jedź. To dzisiaj mam
rzuci tą robotę w cholerę? To rzuć. Będziemy z zasiłku żyć. Nawet nie wiem, ile jest zasiłki wynoszą. Kto mi zasiłek? Wiesz, jakby ciebie zwolnili, to by ci musieli dać zasiłek. Ale nigdy w życiu nie byliśmy na zasiłku. No, przecież. W żadnym. Na stęstwie. No, bo nie stęstwie. Jak się ostatnio oglądałem program z tym, spotkanie z tym było, z politykami. I gościowa mówi, jest samotną matką, ma dwójkę dzieci. Tutaj czy w Polsce? Tutaj, w Anglii. Ma dwójkę dzieci, mówi, za paliwo musi zapłacić, pracuje full time, żeby na pełen etat. Pieniędzy? Nie zostaje jej za dużo. I poszła do doradcy tego podatkowego, co ma zrobić, jak ma wiązać koniec z końcem. A on jej powiedział, no musisz zmienić pracę na part-time, czyli na pół etatu i przejść na zasiłek. Mówi, będziesz miała o 1000 funtów więcej. Tak, bo będzie miała więcej, no. Gdzie to jest normalność? Bo będzie miała więcej, to jest właśnie to i tutaj tak właśnie propagują, żeby ludzie siedzieli w domu, a ci co pracują, pracują właśnie na tych, co siedzą w domu. To tak jest. Tutaj powiem wam tak, o, na przykład możecie dostać dofinansowanie, że praktycznie nie kosztuje was nic. Docieplenie domu na strychach, czyli dachów, insulacji zrobienie, docieplenie domu jako na zewnątrz, nowe okna, nowy boiler, ale to przysługuje tylko ludziom, którzy są na jakimś zasiłku, którzy mają zasiłek. Którzy nie pracują. Którzy nie pracują. Nikomu innemu to nie przysługuje, tylko im. Czujecie? Znaczy, jeżeli wiecie, jeżeli ktoś ma dzieci, no to tutaj automatycznie też dostaje jakiś zasiłek na dziecko. I to, wiesz, to popieram, to nie są jakieś tam duże kwoty, ale coś tam jest. No i te osoby wtedy też mogą, nawet jeżeli wiecie, pracują. Ale my na przykład jakiegoś właśnie chciałam zobaczyć dofinansowanie do nowego pieca, no to wyszło, że za dużo zarabiamy i nam nie dadzą. Masakra. I dlatego właśnie ludzie wolą, tak jak ja pracowałam przecież w urzędzie skarbowym, nie? Working Tax Credit czy coś takiego, kurde, nie pamiętam już. No to też było, że ludziom się po prostu bardziej opłacało zrezygnować z godzin i wtedy by dostawali więcej zasiłku. To była jakaś, dla mnie to była jakaś masakra. Nieporozumienie. Zupełne. No tak jest. Niestety. Nieróbstwo jest... Wynagradzane. No ale wiecie, i jeszcze doradca finansowy tak mówi, zrezygnuj z godzin, no to już jest coś nie halo, to jest coś bardzo, bardzo nie tędy. No, cześć znowu, kochani, nawet nie wiecie, jaki mam bałagan, już nawet nie wiem, jak was ustawić, żebyście tego bałaganu nie widzieli, naprawdę. Ale w sumie widzicie tutaj kawałek kominka, to czekajcie, przestawię kominek. Znaczy wyłączę światełkę na kominku, to będzie jeszcze bardziej Christmas i jeszcze bardziej świątecznie. Tak sobie pomyślałam, że może wam pokażę, co dostałam na Secret Santa, bo przecież już mieliśmy. Także wam szybciutko pokażę. No właśnie wróciłam z kolacji, jeszcze wszyscy szli na bowling później, czyli na kręgle, ale już nie mogłam. Poszłyśmy jeszcze tylko do Starbucks na kawę i powiem, że jestem... Tak obrzadę, taka pełna, bo byliśmy ogólnie w takiej restauracji bufet i co za dużo, to niezdrowo, powiem wam, a oczy jedzą w takim miejscu, wiecie co, ogólnie muszę założyć nakładki, bo nie mam już nakładek przez kilka godzin. Zobaczcie na tą szparę w zębach, jeśli wam mogę pokazać. Prawie już nie ma, ta? Teraz jest taka, jak była ta tutaj. Tak się cieszę. Dobra, już wam pokazuję, co dostałam. Dostałam taki zestaw Baileys & Harding. Mam tutaj żel pod prysznic i balsam do ciała i to jest Wild Fig, czyli dzika figa i granat. Także taki świąteczny troszeczkę zapach i do tego jest make up. Ja tych make nie używam. Kiedyś uwielbiałam te make'i, ale teraz to ja wiem, po prostu to jest plastik, to jeszcze jakiś zabarwiony jest nie wiadomo czym. Oczywiście żel pod prysznic, użyję balsam, być może gdzieś, wiecie, do nóg. Później dostałam przepiękny set kolczyków. Przepiękne są, ale nie zobaczycie za bardzo w tym świetle może. To jest srebro pozłacane. Jak widzicie, są małe gwiazdeczki, większe gwiazdeczki i księżyce takie. Także będzie to można sobie mieszać. Tutaj księżyc, tutaj gwiazdeczka. Fajnie będzie wyglądało moim zdaniem. Także coś takiego dostałam. Przepiękne są. Trzy komplety. Oczywiście na wkrętki. Później dostałam takie świetne rzeczy, które będą też fajnie wyglądały do zdjęć. Wiecie, że ja muszę robić dużo zdjęć ze względu na pracę jedzeniowych, także... Takie tutaj jak gwiazdeczki i tutaj jest czekolada gwiazdkowa. Od razu już wyłożę.
I kolejna rzecz, która bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, to zobaczcie, taka bombeczka. To jest ogólnie takie metalowe. Taka bombeczka z gingerbread, z dziadkiem, nie, z dziadkiem, nie, jak to się nazywa? Luka, wszystko dobrze? Co jest grane, piesku? Wszystko dobrze? Chodź tutaj do pani, co jest? A, wszystko dobrze. Pani się przestraszyła, bo tak dziwnie stałaś. Wszystko dobrze, tak? Pies, Lunka czuje na mnie pieska, bo dzisiaj jak byłam na prezentacji, był tam kot, był tam pies. I pies czuje. No i tutaj właśnie w tym gingerbread mam też takie ciasteczka, także one będą świetne. Nawet wiecie, jak będę robiła gorącą czekoladę z kremem i tak sobie to wbić do ciasteczka. Ja lubię takie rzeczy. Ja bardzo lubię rzeczy, które są bardzo zadowalające, jeśli chodzi o patrzenie na nie. Ja lubię rzeczy takie... pleasing dla oczu. Nie wiem, jak to powiedzieć, takie... No jakie to jest słowo? Że przyjemnie się na nie patrzy. No właśnie takie rzeczy robię. Także to był mój Secret Santa. Co za dziwne uczucie. Wchodzę po kuchni i widzę, że czegoś tutaj mi brakuje, czego nie ma. A to termusia. Ale wiecie, jak dziwnie? Zapomniałam, bo wróciłam, od razu jego, wiecie, rzuciłam w kąt i nie włożyłam jego tutaj. On cały czas tutaj w torbie stoi, także... Ciebie rozpakowuję, mój kochany. Viola, Viola, no to Ciebie oczywiście też pozdrawiam, z całego serca Ciebie pozdrawiam. Radosław też się dołączy do życzeń, ale już jego tutaj nie ma. Ogólnie to was wszystkich zawsze bardzo mocno pozdrawiam i bardzo mocno ściskam. Nie mówiłam Wam, że jedna ramka z Poster 100 miała tak wyszczerbione brzegi. Oczywiście wiecie, ja to sobie naprawię, tylko ja do nich napisałam, że ma nie wyszczerbione, ale takie wiecie, z drzazgami. Pełno drzazg tam było i... Trzeba to tak mocno zeszlifować, bo jak wkładałam plakat, to się pokaleczyłam i napisałam do nich, bo też mi nie przysłali do tego plakatu, przepraszam, do tego plakatu, do tego, do tych paczuszek i do tej choinki. Ja sobie jeszcze zamówiłam jedną choinkę, bo chciałam, żeby teściowie mieli u siebie w pokoju choinkę, jak przylecą. I mi nie dosłali tej choinki, także napisałam o tej ramce i napisałam o plakacie. O ramce napisałam ogólnie, że wiesz, ok, zrobię sobie, naprawię to i nie ma żadnego problemu, ale plakat, że chciałabym, żeby dosłali. I dzisiaj mi napisał gościu Benjamin, że mi wyślą i jedno i drugie, także fajnie, podoba mi się to, tym bardziej, że już jakiś czas temu zamawiałam to wszystko, wiecie, plakaty zamawiałam w listopadzie, no i ramki w sumie też w listopadzie. Tak jak mówię, o ramce nawet nie myślałam, bo tylko napisałam, że chciałabym tylko, żebyście wiedzieli, że taka i taka sytuacja była, a absolutnie nie chciałam ani zwrotu, ani nic i powiedzieli, że mi przyślą i ramkę i bardzo przepraszają za plakat i też mi przysłają już jak najszybciej nowy plakat, także zobaczymy, kiedy dojdzie. Mam nadzieję, że właśnie dojdzie, zanim teściowie przylecą, żeby tak jak mówię, żeby mieli coś fajnego świątecznego w pokoju, chociaż mam tyle tych ozdób, że tam też się coś fajnego świątecznego znajdzie. 16. Uuu, widzę, że Charlotte Tilbury. Wreszcie coś. Bigger, Brighter Eyes. I jaka to jest paletka? Jaki kolor? Bo to, że jest Charlotte, albo może nie być mój kolor, no to tak mnie ta paletka nie ucieszy. Pillow Talk mam, powiem Wam, i rzadko, bardzo rzadko jej używam. Tej paletki do oczu. No troszkę chłodne. Można by powiedzieć, że neutralne. Mamy tutaj brązy. Ciemniejszy, jaśniejszy, ten taki dosyć chłodny jest, aczkolwiek przez drobinki, zobaczymy jakie ma drobinki, może być ciepły. No i tutaj mamy taki brokat prasowany. No, taka średnia, powiem Wam. Ale to już coś fajnego, już czekam na jakąś kolorówkę, także cieszę się z kolorówki. Także moi drodzy, kończę. Wiem, że bardzo krótko dzisiaj, wiem, że nie mam czasu, ale powiedziałam Wam, że się postaram i pisaliście, cokolwiek wrzucaj. Chciałabym, żeby to było coś na odpiedzie, ale tak, dzisiaj się z Wami połączyliśmy, w aucie pogadaliśmy. Teraz chciałam Wam pokazać właśnie swój Christmas Santa, także Wam pokazałam. I tak, i kończę na dzisiaj, idę składać tego vlogmasa. Pozdrawiam Was serdecznie piątkowo, piszcie, co robicie w ten wspaniały, przedświąteczny, piątkowy wieczór. Wiecie, co ja zaraz zrobię? Przebieram się w domowe rzeczy i sprzątam dom. Konkretnie sprzątam dom, także zejdzie mi to myślę do jakiejś 3 w nocy. No, takie moje piątki właśnie, kiedy mam wolne. Wiecie, ja się uruchamiam, ja dopiero się odpalam wieczorami. Także to będzie mój wieczór. Jutro mam wolne, niedzielę mam wolne, także super. Mogę sobie pozwolić na późną noc, zresztą kiedy ja sobie na nie nie pozwalam. Jeszcze raz żegnam się z Wami, ściskam Was mocno, pozdrawiam, buziaki, do jutra, jak się uda. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes.